Cześć kochani, no piękna pogoda, więc dzisiaj spacerek już właśnie zaliczony, a teraz wracamy do domu, do ciężkiej pracy. Chociaż, czy ona taka ciężka? No przyjemna i bardzo smaczna na pewno, bo będziemy robić ketchup z cukinii. My już praktycznie zrobiliśmy chyba wszystko z tej cukinii. Kotlety, placki, no na grillu, w każdej możliwej postaci. Jeśli chcecie więcej przepisów z cukinii, to dajcie znać w komentarzach i zapraszam do kuchni. Jesteśmy już w domu. Miałam od rana zająć się ketchupem, ale jest godzina już prawie 17, a ja dopiero wstawiłam na gaz pomidorki, bo niestety, ale przez cały dzień musiałam się zająć zupełnie innym tematem. No i ten ketchup tak został odwleczony w czasie. No i dopiero teraz, jak widzicie, tutaj wstawiłam pomidorki. Oczywiście można według tego przepisu użyć koncentratu pomidorowego albo już takiego gotowego przycieru, ale ja miałam pomidory, więc postanowiłam jednak użyć tych pomidorów. Pomidorki pokroiłam tak bardzo na szybko i teraz będę je podgotowywać. Jak woda mi się trochę odparuje, ja wezmę to przez sitko, przetrę tak, żeby nie było ani skórek, ani pesteczek. Mamy cukinię. Teraz musimy je wszystkie pięknie obrać i zetrzeć na tarce. Ale jeśli chcecie szybciej, to możecie od razu je zblendować, ale nie wiem, no ja wolę zetrzeć je na tarce. Oczywiście wyciągamy to, co jest w środku. Możecie oczywiście, jeśli macie młodą cukinię, to możecie też zostawić skórkę, ale ja tą cukinię muszę obrać, więc co? Raz, dwa, trzy. Zabieramy się do roboty. No i cukinia obrana, starta na grubych oczkach. Teraz będziemy ją posypywać solą i musimy wstawić ją na godzinę gdzieś do lodówki, tak żeby odciekło jak najwięcej z niej wody. A teraz zajmiemy się cebulami. O Jezu, jaka jestem brudna. Matka zawsze jest uświniona. Tak jak dzieci. Cebulka obrana, czas na krojenie. Ojej, ja. Dobrze, że mnie nie widzicie teraz, bo ryczałam niesamowicie przy tej cebuli, ale mamy już pokrojoną cebulkę. I co? I czas na jabłuszko. Jabłuszko pokroiłam. Następnie musimy pokroić też chili i imbir. Na rozgrzany olej wrzucamy cebulkę. Wrzucamy jabłuszko. Jeden liść, dwa ziarenka ziela angielskiego. Trzy goździki, imbir i papryczkę. I to wszystko podsmażamy przez około 5 minut. Po 5 minutach będziemy łowić tutaj ziele angielskie, liść laurowy i goździki. Piękny zapach. Dobrze, że kochani, wiem ile wsadziłam czego, bo wiem ile muszę wyjąć. Więc dobrze jest pamiętać, ile się wsypało faktycznie tych kulek. I to jest taka baza, widzę, do tego, żeby na przykład zrobić smalec wegetariański. Nie wiem, czy robiliście, jeśli nie, a chcielibyście, żebym zrobiła tutaj na kanale, pokazała, jak to się robi, to piszcie w komentarzach. Wyciągnęłam wszystko, teraz czas na wrzucenie cukinii. O, nie wiem, czy mi się to wszystko w garnku zmieści. Mieszamy. Powiem wam szczerze, to jest już drugi dzień robienia tego, a teraz no dziewczyny chwilę tutaj były, teraz już nie ma, akurat przyjechał dziadek, więc dziadek zabrał dziewczyny i jestem w stanie coś tutaj zdziałać na szybko. Wymieszałam. Zamykam, duszę 15-25 minut. Dusimy do chwili, aż po prostu wszystko będzie takie fajnie mięciutkie. W czasie wam pokażę na szybko, jak wyglądają moje pomidorki. Sporo z tego wygotowałam. To ileś czasu się stało tutaj i gotowało przez kilka godzin. Minęło 15-20 minut. Wydaje mi się, że tutaj już moja cukinia jest już naprawdę mięciutka. Zapomniałam wam powiedzieć odnośnie ilości tej cukinii, bo ja miałam takie trzy duże cukinie.
A i zastanawiam się, jak je tutaj zważyć, tym bardziej, że chodziło o sam środek i to tak naprawdę po starciu. I ja wyczytałam, że jedna szklanka to jest 125 do 150 gram takiej właśnie startej cukinii. Więc w ten sposób mniej więcej obliczałam proporcje. Teraz dorzucamy resztę składników, czyli 1/4 szklanki octu jabłkowego, 1/3 albo pół, ja na razie dam 1/3, bo jeszcze można zawsze dorzucić cukru trzcinowego. Teraz czas na przyprawę. Pół łyżeczki chili, 2 łyżeczki słodkiej papryki, 1/4 łyżeczki lubczyku, 1/4 łyżeczki oregano i na koniec 1/4 łyżeczki bazylii. Do tego oczywiście dorzucamy koncentrat pomidorowy. W moim przypadku będą to 2 pojemniczki dentratu. 350 dodaję mojego tego przecieru. Całość mieszamy i pod przykryciem dusimy. Po 40 minutach całość blendujemy. Doprawiamy jeszcze do smaku solą, pieprzem i jeśli jest za mało cukru albo octu, to też jeszcze możemy w tym momencie troszeczkę doprawić. Kurczę, nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że tak, bo jest to fajnie takie. Takie to w sumie wyszło, powiem wam. Nie jest to czerwone, jest to tak naprawdę pomarańczowe, więc no nie można powiedzieć, że to jest tak jak ketchup, takie ostro czerwone. Kurczę, no niestety okazało się, że moje dzieciaki zaraz wracają, a tutaj jest tak dużo takich elementów, gdzie można się wypaćkać, że stwierdziłam, że w tym odcinku wolałabym pokazać wam to sama, a nie mieć całą kuchnię upaćkaną na czerwono. Ale mam nadzieję, zobaczymy, może się uda mi nakręcić. Jeśli nie, to krótka instrukcja, co robić dalej. Bierzemy małe słoiczki. Znaczy, możemy wziąć duże, ale ja polecam małe, ponieważ później można przechowywać w lodówce coś koło tygodnia. Więc wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem są właśnie takie malutkie słoiczki. I teraz pakujemy do tych małych słoiczków nasz ketchup, zakręcamy ładnie i szczelnie. Po zakręceniu pasteryzujemy. Stawiamy je do góry nogami, żeby być pewnym, że jest to szczelne, że tutaj się nic nie będzie nam ciekło. I tyle. Cała filozofia. Ja zmykam, bo już mi dzwonek do drzwi dzwoni. A jak wam się podobał ten film, to wiecie, co tam robić na dole. Subskrybujcie kanał. Buziaki. Pa, pa.